Ja będę mówił na swój ulubiony temat, na temat suplementów. Przed komputerami tyle osób, że ja nie mogę się powstrzymać, aby nie opowiedzieć o suplementacji kilku rzeczy w formie ogólnej. Bo jestem suplementiarzem prawdziwym, jestem suplementiarzem świadomym, nawet bym to nazwał. Co rozumiem w ten sposób, to świadome suplementiarstwo, iż ja po prostu wierzę, że prawdziwe zdrowie bierze swój początek wraz z wiedzą. Jeżeli nie wiemy, jak funkcjonuje nasz organizm, czego potrzebują komórki naszego ciała do prawidłowego działania, to raczej nie będziemy się cieszyć zdrowiem. Bez tej wiedzy, ja myślę, że stajemy się w pewnym sensie analfabetami w najważniejszej dziedzinie naszego życia, jaką jest zdrowie. A co gorsza, taka niewiedza potem nas uzależnia od różnych instytucji ochrony zdrowia, które nie funkcjonują tak, jakbyśmy chcieli. Ona nas też, ta niewiedza, uzależnia od tych wszystkich, którzy robią na nas prawdziwy biznes chorób. Będę mówił o suplementach diety, które są w ofercie Colway. Będę mówił o produktach, które współtworzyłem, współkomponowałem. Od razu powiem, poniekąd dla siebie. Będę mówił o substancjach, które wchodzą w skład tych produktów. Witamin mamy w ofercie Colway co najmniej 4. Jak dobrze policzyć, to jest ich więcej, bo znajdują się również w innych substancjach. Witaminy to są specyficzne substancje. To są fascynujące związki chemiczne, które cechuje niezwykła moc nadawania organizmom żywym funkcjonalności przywracania im zdrowia. Chociaż nie są ani źródłem energii, ani są materiałem budulcowym, nie wchodzą w skład naszych komórek, to bez ich udziału nie ma szansy na to, by w tkankach zachodziły procesy kluczowe dla funkcji tych tkanek. Wieść tak dlatego, że bez witamin nie mogą zachodzić funkcje biochemiczne. No i ciekawostka. Uczonym, który odkrył witaminy, był Polak, Kazimierz Funk. To było w 1911 roku. On wprowadził pojęcie witaminy, czyli aminy życia. No, całkiem niedawno, bo w XX wieku jeszcze, 20 parę lat temu, funkcjonowało przekonanie, że istnieje 13 witamin. A, C, D, E, K, 8 różnych witamin B. A dzisiaj, proszę Państwa, z samej witaminy B znamy 8 odmian. A niektóre z nich, witamina B2 albo niacyna, występują jeszcze w 6 rozmaitych postaciach. I każda z nich oddziałuje odmiennie na przemianę materii. Ze znanych około 500 karotenów, mniej więcej 60 uznanych jest za formę występowania witaminy A. A jeszcze 110 karotenów innych, działających w opinii specjalistów lepiej niż same witaminy. Albo znane nam dobrze z produktów Colway, Colway International, witaminy C i D. Każda z nich już jest rozpoznawana w co najmniej 4 różnych formach molekularnych. Znamy tuzin odmian witaminy E. Tak to się pozmieniało. Wiedza galopuje, dlatego twierdzę, że trzeba być tej wiedzy świadomy. Jeżeli spojrzymy na kwestię suplementacji, jeżeli spojrzymy na kwestię spożywania witamin, suplementów, mikroelementów, aminokwasów, przez pryzmat jedynego słusznego jej podziału. Podziału na medycynę zdrowia, podziału na medycynę choroby, wszystko staje się jasne. Ja lubię ten podział. Medycyna chorób serwuje swoim pacjentom preparaty na to, by przestali cierpieć na skutek chorób. A medycyna zdrowia namawia nas do systematycznego zażywania preparatów służących temu, byśmy nigdy na wiele chorób nie zapadli. I to jest dobry podział. Jeżeli taki stosujemy, to uwalnia nas od dylematów, co jest lekiem, co jest suplementem, czy witaminy są lekarstwami, czy witaminy są
preparatami profilaktycznymi. Zobaczcie, jakie to proste. W ciężkiej chorobie nie patrzymy na skutki uboczne, bo wtedy cel uświęca środki i nie ma czegoś, czego człowiek się nie podejmie, żeby z choroby wyjść. I wtedy medycyna chorób może nam serwować ciężkie leczenie. Końskie dawki witamin. Inwazyjne zabiegi chirurgiczne, z lobotomią włącznie. I nie mamy nic przeciwko, że otrzymujemy leczenie w postaci silnej. W medycynie zdrowia jest zupełnie inaczej. W tym przypadku my traktujemy substancje prozdrowotne profilaktycznie. Nie przedawkujemy ich, nie ma takiej możliwości. Dbają zresztą o to rozliczne normy. W suplementacji tak traktowanej chodzi po prostu o to, żeby rozliczne substancje odżywcze, mimo że nie zawsze odczuwamy objawy ich niedoboru, wydobyć w formie ekstraktowanej z roślin te substancje, które mają dowiedzione właściwości prozdrowotne, te, które są organizmowi potrzebne, i dostarczyć ich naszemu ustrojowi w tej ilości, w której zakładamy, że on ich potrzebuje. Chodzi również o to, żeby z wielu wspaniałych z punktu widzenia potrzeb naszego organizmu roślin wydobyć substancje, dlatego że te rośliny są niejadalne na przykład. My ich nie lubimy, nie mamy do nich dostępu. I dlatego wszyscy, którzy krytykują suplementy diety, robią głupio, bo odcinają nas od dostępu do fantastycznych substancji odżywczych, które są również w roślinach na przykład niejadalnych. Ja lubię przypominać w opowieściach o suplementacji filmy z lat 60., 70., fantastyczne filmy, gdzie bohaterowie zamiast jedzenia brali garść kapsułek i to była futurystyka, fantastyka naukowa. Czy fantastyka? No nie. Bardzo szybko realia dogoniły te fantastyczne jeszcze filmy sprzed 30 lat. Wtedy już były pierwsze witaminy syntetyczne, były już pierwsze tabletki, kapsułki z koncentratami roślinnymi. Pojawiły się pierwsze koenzymy, flawonoidy. Dzisiaj mamy w formie suplementacyjnej dostęp do wielu większych rzeczy. Twórcy scenariuszy filmowych pisarzy pomylili się tylko w jednej rzeczy. Długo jeszcze kapsułki, żywność ofilizowana nie zastąpi naszego codziennego jedzenia, po prostu dlatego, że ono jest smaczne. To jeszcze długo nie będzie tak, że liofilizowany, białkowy, lipidowy koncentrat zastąpi nam skarb w panierce, czy tam węglowodany w formie ekstraktowanej bułkę kajzerkę. Oczywiście znaczenie ma koszt wytwarzania suplementów, koszt wytwarzania żywności strukturalnej, żywności kondensowanej. Ale jeśli chodzi o same biotechnologie, to bardzo szybko odnotowuje fantastykę, bo już w latach 80. kosmonauci zabierali na statki orbitalne półkilogramowe porcje kondensowanego jedzenia, samych najlepszych wartości odżywczych z jedzenia. I taka porcja potrafiła im wystarczyć na pół roku. W tym czasie dokonał się ogromny postęp w nauce. Odkryto przede wszystkim, jak wiele zależy od sposobu odżywiania się i czym odżywianie różni się od po prostu jedzenia. Jakie pokarmy utrzymują nasz organizm w stanie optymalnym, a jakie nas pędzają w chorobę. Jakie jedzenie leczy, a jakie powoli, ale nieuchronnie zabija. Ja wierzę w suplementację. Treningowo już spróbowałem, a teraz pokażę Wam, jak to naprawdę wygląda. Taki mój koszyk osobisty, o, tak on wygląda. To nie jest żart, to nie jest na pokaz, specjalnie dla Was. Ci, którzy jeździli ze mną na wycieczki, widzieli, jak połykam 30-40 kapsułek na raz, porcjowanych o tego rodzaju podajniki. Ja traktuję to bardzo poważnie. Suplementy nasze również są w tym koszyku.
Kiedy one były komponowane, ja starałem się o te, których nie mogłem nabyć. Ja wierzę w to, że skoro rozpoznano, wydobywano z żywności antocyjany, flawonoidy, antyoksydanty rozmaite, biopolimery, probiotyki, koenzymy, likopeny, przyjazne bakterie, skoro odkryto indeks glikemiczny, to my możemy dostarczać swojemu organizmowi to, co jest mu naprawdę potrzebne. Wierzę w to, że skoro nauczyliśmy się izolować się, ekstrahować ze świata przyrody coraz więcej dobroczynnych substancji, to naprawdę można serwować je sobie w formie suplementów. No, w dietetyce, w suplementacji, w biochemii jest jeszcze więcej do zbadania niż dotąd odkryto. Ale każdy miesiąc, każdy rok przynosi coraz to nowe rozwiązania. I ja wierzę w to, że dzisiaj w takich czasach, jeżeli ktoś ma dobre geny, akurat myślę, że je mam dobre, patrząc na przodków, to może sobie pozwolić nawet na życie intensywne, na życie szybkie, na życie wyczerpujące. Mam wrażenie, że tak jest. Myślę, że ten trend się będzie pogłębiał. Myślę, że za 30 lat piosenka 100 lat, 100 lat to nie będzie życzeniowa, dla niektórych może być obraźliwa, bo to jest w naszym zasięgu. Jest to kwestia zmarowania naszych silników, dostarczania im paliwa na najwyższym poziomie. Suplementy diety są takim sposobem, są możliwością, żeby to robić. Są krytycy suplementacji, ale krytykom coraz doskonalsze biotechnologie powoli zaczynają zamykać usta. To jest nasz biznes, przyjaciele. Wybraliście dobry biznes, bo sektor wellness rośnie w sposób fantastyczny. On się rozwija na poglądaniu natury, a poglądanie natury stało się modne. Na prostym przykładzie możemy sobie to pokazać. Obserwowano na przykład od wieków, że kto spożywa codziennie 2-3 ząbki czosnku, ten jest bardziej odporny tego rzadziej i mają infekcję. I co? W efekcie mamy czosnek w kapsułkach, no bo jedzenie codziennie półgłówki czosnku, powiedzmy, nie robi dobrego wrażenia na otoczeniu. Kapsułkowany czosnek nie jest nic gorszy od naturalnego, a nikt przecież nie dyskutuje z prozdrowotnym, znakomitym działaniu pospolitego czosnku nasz organizm. Nauka odbywa coraz nowe właściwości suplementów. Przygląda się ludom, które żyją zdrowe, które żyją długo. Jest ciekawostką, że niekoniecznie są to ludy bogate, bo bardzo wysoką średnią życia osiągają tak Japończycy, mieszkańcy Singapuru, Norwegowie, jak i Bułgarzy, Włosi czy ludy tybetańskie, na przykład słynne plemię Hunzów. Twórcy suplementów zastanawiają się zawsze, co decyduje o wartości pożywienia. I na ten temat też już sporo wiemy dzisiaj. Ludzie żyją długo, zdrowo, tkanki zachowują młodość, a organy funkcjonalność wtedy, kiedy w ich diecie znajdują się witaminy, mikroelementy, dobre tłuszcze i białka, rozmaite antyoksydanty, flawonoidy, procyjanidy, hydroksyaminokwasy, prowitaminy, dobrze przyswajalne węglowodany, koenzymy i jeszcze mnóstwo elementów innych decydujących o kompletnym zaopatrzeniu organizmu. Czy jest możliwe, jak to mówią krytycy suplementacji, zaopatrzyć ustrój w to wszystko, co najlepsze, za pomocą tak zwanej zbilansowanej diety? Czy jest to wątpliwe i w związku z tym sięganie po suplementy jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo zasadne? No my, zwolennicy suplementacji, twierdzimy, że bardzo trudno jest przez cały rok zapewnić organizmowi dostęp do wszystkich właściwych, potrzebnych mu substancji. Niektóre są drogie, innych po prostu nie lubimy, do niektórych nie mamy dostępu. No i bilans kaloryczny, bilans ilości tego, co trzeba by pochłonąć, o czym będę jeszcze mówił, jest po prostu niewykonalny. Zauważono już lat temu kilkanaście, ja w
materiałach pierwszych, jakie powstawały w Colway, też o tym pisałem, pewien fenomen nazywany fenomenem amerykańskim. Wszyscy słyszeli o fenomenie francuskim, który polega na tym, że Francuzi odżywiają się generalnie tłusto, jednak są zdrowi, żyją długo i przypisano ten fenomen francuski flawonoidom, substancją zawartym w skórkach winogron, bo Francuzi piją wino. W winie, jak wszyscy wiemy, znajduje się resweratrol. Ja to też kiedyś traktowałem jako prawdziwą opowieść. Aż mądry człowiek, jeden z autorytetów dla mnie w tej dziedzinie, pokazał mi, że aby rzeczywiście czerpać resweratrol z tych skórek winogron, z których powstaje czerwone wino, to tak około wiaderka dziennie trzeba tego wina pić. Natomiast jest sposób absolutnie realny spożywać te substancje w formie suplementów. Dowód był miażdżący, nie dyskutowałem. Ale miało być o fenomenie amerykańskim. No, Amerykanie jako społeczeństwo osiągnęli imponującą długość życia. No, pewnie ma na to wpływ ich wysoko rozwiniętej medycyny. Przy czym ciekawostka jest taka, że Amerykanie nie mają rozwiniętego systemu ubezpieczeń społecznych. Czyli do lekarza chodzi mało kto, bo albo go nie stać, albo mu żal pieniędzy. Amerykanie nie chodzą do lekarzy bez powodu, a jednak ich średnia życia się przedłuża i ich poziom zdrowotny tkanki narodu się poprawia. To prawda, że przeprowadzili już dobrych paręnaście lat temu finał kampanii antynikotynowej, kiedy w Europie on się dopiero rozkręca. Cały zabieg oduczenia na spalanie papierosów, całkowicie słuszny. To prawda, że w Ameryce leki, które są stosowane, mają wyższe dawki niż w Polsce, ale prawda jest również, że suplementy dopuszczone w Stanach Zjednoczonych są o wiele, wiele mocniejsze, powiedzmy najprościej. Ktoś powie, a skąd wiesz, że poprawia się tkanka zdrowotna Amerykanów? No, istnieje audyt, którego nie sposób podważyć. Firmy ubezpieczeniowe obniżają składki, polis na życie, a one nie dadzą się kiwnąć, więc jeżeli one stwierdzają, że klienci na polisy są coraz zdrowsi, to tak jest na pewno, bo biznes weryfikuje bezlitośnie. To jest lepsze niż badania naukowe. Więc skoro nie wydłużono, skoro nie zwiększono nieśmiertelności niemowląt, chciałem powiedzieć, i tak minimalnej w Ameryce, skoro nie rozwiązano problemów nowotworów ani chorób wieńcowych, to co sprawia, że Amerykanie żyją dłużej? No, lepszą kondycję zdrowotną tego narodu można wytłumaczyć tylko profilaktyką i suplementacją, bo przecież nie zmianą zwyczajów żywieniowych, a tylko taka w sposób istotny wpływa na przedłużenie życia i na zwiększenie tkanki zdrowotnej narodu. To naukowcy jednoznacznie podkreślają. W dłuższej perspektywie jest to możliwe tylko przez zmiany żywieniowe. Amerykanie nie przywozili zmian żywieniowych. Owszem, tam staje się modne zdrowe jedzenie, ale nie jest to jeszcze powszechne. Oni też w ogólnej populacji wcale nie uprawiają sportów, tak jak widzimy to w filmach. To się dzieje, dopóki dyscyplinuje ich szkoła. Struktura spożycia Amerykanów wskazuje niezmiennie na trendy niezdrowe, czego dowodzi fakt, że społeczeństwo nieustannie tyje. No to jakim cudem? Zawsze pytam na takich wykładach, zawsze piszę o tym w materiałach swoich. Naród leniwych grubasów, którzy się objadają fast foodami, żyje coraz dłużej, mają przy tym coraz lepszą morfologię, poziom cholesterolu, cukru, krwinek, limfo, netro, monoleukocytów. Dlaczego Amerykanie mają coraz lepsze EKG, EEG, OB? Co sprawia, że są coraz bardziej odporni na infekcje, że mają obiektywnie patrząc coraz zdrowsze serca, wątroby, gęstszą skórę, lepszy kolagen, gęstszą matrycę kostną? Jakim cudem przez ostatnie 20 kilka lat obniżyli realnie wiek biologiczny metrykalnych 50, 60, 70-latków? Jest tylko jedna odpowiedź. Oni uzupełniają codzienny posiłek suplementami. Po to ci kapsułek, wyciągu, probiotyków, witamin. W 1987 roku robiło to systematycznie, jak pamiętam, 17%
mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W 2000 roku to było 48%, w 2008 roku witamin w formie suplementów deklarowało, że używa systematycznie 73% dorosłych respondentów. Z tym około 40%, 45% systematycznie. To prawda, że statystyczny mieszkaniec Nowego Jorku, Los Angeles, nadal pochłania wielokrotnie częściej hamburger z frytkami i z majonezem jeszcze, pobijając to kolą, wcale nie dietetyczną. On to robi częściej niż by zjadał posiłek zdrowy, popijany zdrowym sokiem. Ale też druga prawda, że ten statystyczny Amerykanin połyka największej na świecie zmierzalnej populacji suplementów diety. Suplementów, w których odnajdujemy wyciągi, najlepsze wyciągi pokarmowe z roślin i z innych substancji. Najlepsze oleje rybie, ekstrakty z dyni, karczochów, broku, alg, najlepszego pokarmu, jaki istnieje na świecie, z noni, skrzypu, aloesu, z kory cynamonowca, z zielonej herbaty, z kiełkującej gryczki, którą dobrze znacie, z czosnku, z rozmaitych cytrusów, z kwiatów, bylin, ziół, jagód, wielu innych roślin, które zawierają substancje przeciwutleniające, witaminy, antocyjany, aminokwasy, peptydy. Także koenzymy, także likopen, beta-karoten, glukozaminę, niacynę, luteinę, hydroksyaminokwasy, mikroelementy, witaminy A, E, C, K1, B1, B2, B6, B12, PP, F, fosfor, magnez, potas, żelazo, jod, miedź, selen, chrom, molibden, cynk, mangan. To jeszcze nie wszystko. Ale to wszystko jest w suplementach diety. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mnóstwo innych potrzebnych organizmowi składników, których zapotrzebowania dobowego nawet nie potrafimy dobrze wyliczyć. Hamburger z frytkami nie daje tego Amerykanom. A jednak statystyczna ilość ich konsumentów ma się lepiej. I dobra wiadomość jest taka, że oni zaczerpnęli ten wzorzec z Azji. Dobra wiadomość jest taka, że Europa zaczyna powoli iść tym szlakiem. Może jeszcze nie w Polsce. W Polsce jeszcze, jak ja w barze mlecznym wyciągam taką swoją dozę suplementów i połykam garść, 30 kilka kapsułek, to konsumenci patrzą na mnie z politowaniem, myślą sobie, ale chłopina chory jest, ewentualnie z obrzydzeniem, ale to jakiś lekoman. Ale to się zmienia. To się zmienia. W Polsce jeszcze suplementy diety kupujemy w aptekach, ale mam nadzieję, że przyjdzie tak, jak jest na zachodzie i na wschodzie, jeżeli ktoś był na Dalekim Wschodzie szczególnie, że suplementy diety będą leżały na regałach w sklepach spożywczych. Bo w istocie są to kondensaty dobrej żywności. No i skoro o tym fenomenie azjatyckim, ja mam przyjaciół, którzy pomagali mi pisać książkę Witamina Colway i oni mówili tak, wiesz co Jarek, jeżeli w Seulu, w Singapurze, w Tajpej, w Tokio, taki suplement diety utrzymuje się 2 lata w sprowadzeniach na półce sklepowej, to kupuj go w ciemno, bo jest to produkt sprawdzony. Ten naród jest świadomy. Oni są o 2 dekady przed nami w tej dziedzinie. I zwróćcie uwagę, że najdłuższą na świecie długość życia mierzoną w dużych populacjach mają mieszkańcy Japonii i Singapuru. Dogania ich Koreańczycy. Suplementy diety są kwalifikowane jako dodatki żywnościowe. W Europie sprawa się komplikuje, dlatego że dzieje się zamach na suplementy diety. Ale nie będę prowadził dzisiejszego webinaru na tematy polityczne. Poświęcimy kiedyś temu tematowi inne zupełnie spotkanie. W tym miejscu chciałbym tylko przytoczyć piękne zdanie Hipokratesa,
aby jedzenie było lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. I dopiero później Hipokrates dodawał, po pierwsze, nie szkodzić. I to jest prawdziwa, to jest prawdziwy początek przysięgi Hipokratesa. Medycyna tradycyjna europejska nie idzie tym śladem. No pewnie, że byłoby dobrze, gdybyśmy mogli w pokarmie pozyskiwać wszystkie wartości spożywcze, wszystkie wartości odżywcze. Ale tak się nie dzieje. Nie jesteście w stanie zjeść tyle łososia, co Norwek, czy Kanadyjczyk, tyle jogurtu, papryki, pomidorów, naraz, co Bułgar. Nie jesteście w stanie tyle ziół spożyć, co Hunza. Nie jesteście w stanie tyle roślin strączkowych, górę warzyw, drobiu, dobrego gryki, ciemnego pieczywa, popijając to jeszcze przekrojowymi sokami, dobrą wodą mineralną, winem. Wiemy z doświadczenia, że to jest niemożliwe. Musielibyśmy pochłonąć nieprawdopodobną liczbę kalorii. Ja od 11 lat suplementuję się w sposób bardzo intensywny. I wiecie co? Mój profil 50-latka, taki sobie może każdy zrobić, to jest bardzo modne teraz w medycynie odpłatnej, wypada mi lepiej niż profil 40-latka, który kiedyś robiłem. Suplement diety ma być kwintesencją wartości odżywczych w pokarmie. I dobre suplementy diety tym są. Ja takie dobre suplementy diety starałem się współtworzyć. Ci, którzy napadają na suplementację, robią zwyczajnie głupio. Oni stają się mimowolnymi lobbystami karteli farmaceutycznych, które dążą do tego, żeby medycyna chorób triumfowała. Oni powtarzają, że wystarczy dobrze komponować swój jadłospis, suplementacja będzie zbędna. Już dzisiaj nie będzie zbędna. Dzisiejsze jedzenie jest marnej jakości, nawozy sztuczne to są 2-3 nawozy w glebie, kiedy powinno być ich kilkadziesiąt. W roślinności nie ma witamin, jedzenie jest słabe. Suplementy diety wyrównują te rzeczy. Dobre suplementy diety mają wielokierunkowe działanie prozdrowotne. Mówiąc językiem medycznym, mają działanie immunostymulujące, immunomodulujące, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, zabiegające także wielu schorzeniom, powiedzmy wprost przedłużające życie. Suplementy diety są wyborem. Ja nie widzę innego celu ataków na suplementację, jak forma zmonopolizowania, próba odebrania ich w swobodnym obrocie handlowym, zamknięcia do aptek. Jeżeli popatrzymy na normy, jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, te, które zapewniają wszystkie substancje odżywcze, to na przykład, żeby zaopatrzyć organizm w całkowicie wystarczającą ilość witaminy C, trzeba zjeść kilkanaście, może i 40 kg pomarańczy. Żeby witaminę E dostarczyć z pokarmu, trzeba by zjeść 2,5 kg kiełków zbożowych albo wypić 1,5 litra oleju. A żeby beta-karotenu wystarczyła ilość, to 7 dużych marchewek. Zjecie 7 dużych marchewek codziennie? Chromu dostarczy w ilości dostatecznej naszemu organizmowi góra warzyw, która ma kilka tysięcy kalorii i waży prawdopodobnie dobrych z 8 kg. Koenzym Q10 to 0,5 kg sardynek albo kilogram orzeszków dobrych. A bakterie acidofilne to nie mniej jak 1,5 litra kefiru, maślanki, kwaśnego mleka. Damy radę? Nie. To są tylko niektóre przykłady, że warunki te są nie do spełnienia. Skąd wiem? Pytają mi ludzie na tego typu dyskusji, jakie jest moje zapotrzebowanie na suplementy. No nie wiemy tego. Ale dzisiaj to już jest mierzalne. Moi Państwo, dzisiaj można sobie zrobić na przykład analizę pierwiastkową włosa. Pierwszy z brzegu sposób. Ona pokaże Wam, jakich pierwiastków jest w Waszym włosie za mało, jakich jest za dużo. Pokaże Wam pierwiastki toksyczne,
Zalecam. Ostrożnie z tym, co będzie później, bo pierwiastkową analizę włosa robią przeważnie dystrybutorzy rozmaitych suplementów. Nie musicie ich kupować, możecie być asertywni. Analizę warto zrobić. Pamiętajmy, że organizm człowieka potrzebuje każdego dnia 90 składników odżywczych, których sam je wytwarza. 90, w tym 60 mikro- i makroelementów. Co najmniej 16 witamin, myślę, że więcej, o wiele więcej, 16 podstawowych. 12 aminokwasów egzogennych, 3 bazowych tłuszczy. To się nie da w zwykłej diecie. Szczególnie jeszcze, jeżeli pani się odchudza. Są dodatkowe powody, żeby się suplementować. To jest wyjałowienie gleby, to jest spadek ilości witamin w owocach. Dzisiaj już się wyznacza inne normy spożywcze dla pomidorów w Gruzji, a inne dla pomidorów w Hiszpanii. No nic z tym dziwnego. Ja o tym mówiłem dlatego, żebyście sobie to utrwalili. Dlatego, żebyście tych argumentów używali, rozmawiając z ludźmi, którzy twierdzą, że suplementacja jest zbyteczna. Oni będą jeszcze mówili, że suplementacja jest droga. Tak ja to słyszę nieraz. Jak ktoś patrzy na mój koszyk, jeszcze raz go pokażę, to mówi: Jarek, ile to kosztuje? Ja myślę, że suplementy są drogie i tanie. Myślę, że najdroższe są te byle jakie, te najtańsze. Nie kupujcie magnezu za 8 zł, za 6 nawet się spotyka, bo to nie jest magnez. To jest mieszan magnezu o zerowej przyswajalności. Ja myślę, że dobre suplementy nie są za drogie. Ja myślę, że kto dzisiaj zaoszczędza na suplementacji, i tak będzie te pieniądze wydawał, ten kto dzisiaj nie na omega kompleks, kiedyś na statyny, ten kto dzisiaj zaoszczędza na aminokwasy, na suplementację kolagenową, na chondroiksynę, ten wyda te pieniądze na operację stawów kiedyś. Myślę, że oszczędność jest pozorna. Myślę, że profilaktyka jest tańsza od leczenia. Tym bardziej, że leczenie będzie coraz droższe. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że zbilansowaną dietą da się wszystko załatwić. Nie wierzcie w tym, którzy mówią, że istnieje w ogóle coś takiego jak zbilansowana dieta. Bo ta żywność, która jest w naszym zasięgu, ona jest oczyszczana mechanicznie, rozdrabniana, mrożona, marynowana, kandyzowana, emulgowana, konserwowana cukrem albo substancjami chemicznymi. Ona jest witaminizowana witaminami syntetycznymi. Ona jest zakwaszana kwasem cytrynowym, złożona aspartamem, nastrzykiwana niegotowaną, czasami chlorowaną, brudną chemicznie wodą, w której są rozpuszczone substancje, bakterie, również komórkobójcze, również fosforany. Ona jest poprawiana rozmaitymi ulepszaczami, wzmacniaczami smaku. Homogenizowana, pasteryzowana, mikrofiltrowana, barwiona, poganiana dojrzewaczami, smażona w utwardzanych tłuszczach, utrwalana chemicznie, traktowana promieniowaniem w kuchenkach mikrofalowych, preparatami powodującymi, że łączą się substancje, które w naturze nigdy z sobą nie łączą. Te wszystkie wymienione zabiegi raczej nie podnoszą wartości odżywczej produktów. Suplementów diety to nie dotyczy. Dzisiejsze normy są tak ostre, dzisiejsze badania substancji, które trafiają do suplementów, są takim reżimowi poddane, że możecie być o to spokojni. To jest pewniak. Suplementy diety są ok. To nasz biznes. Ci, którzy robią wyniki w Callaway, robią wyniki w Callaway International, wiedzą, że suplementy diety rotują znakomicie szybciej niż kosmetyki. Suplementy diety rosną we wszystkich słupkach przerwalności. Mają się lepiej jako produkt handlowy niż kosmetyki. Nic wspaniałym naszym kosmetykom nie ujmując. Ale myślę, że jest to trend, w którym warto się zagłębiać. Myślę, że dobrze robimy, powoli, niespiesznie, wchodząc wyłącznie w najlepszej jakości suplementy, w
pchamy w tym kierunku nasze interesy. Myślę, że medycyna zdrowia, czyli dział, który zajmuje się również biznesem, to jest dobry temat. Jan Kochanowski mówił, starożytne zdrowie im się nie dowie, jak oszmakujesz, a się zepsujesz. I to jest wyrażona 4 wieki temu po polsku prawda. Ja wierzę w tą prawdę i wierzę w to, że ona się przebija i wierzę w to, że biznes również będzie rósł na suplementach diety i na medycynie zdrowia. No ostatnie zdanie o tej medycynie zdrowia, medycynie chorób. Medycyna tradycyjna, czyli medycyna chorób, wyrasta z tradycji perskiej, fenickiej, greckiej, rzymskiej i żydowskiej, gdzie lekarzowi płacono za przeżycie i za ustąpienie objawów. Podstawy jej obecnej doktryny ukształtowały się jednak dopiero w końcu XIX wieku. Medycyna zdrowia wyrasta z innej tradycji, z tradycji chińskiej, gdzie lekarzowi płacono za to, że się nie choruje. I ta doktryna jest niezmienna od tysiącleci. Druga różnica między medycyną zdrowia a medycyną chorób jest taka, że marże, czyli zyski będące udziałem medycyny chorób są wielokrotnie większe od profitów, jakie uzyskuje się w medycynie zdrowia, witaminach, suplementach, mikro- i makroelementach. A to wynika już z oczywistej, znanej wszystkim reguły, że profilaktyka zawsze była tańsza od leczenia. No i jest jeszcze trzeci aspekt, że medycyna chorób stała się ogromnym biznesem dla korporacji i karteli, ponieważ dzięki niej są bogate, mają w rękach władzę, mają możliwości kształtowania prawa. Szanse medycyny zdrowia w zderzeniu z medycyną chorób są nikłe. My się musimy liczyć z tym, że będziemy powoli, powoli spychani. Może będziemy wreszcie eksterminowani. Kiedyś nie będzie wolno w ogóle pisać o właściwościach substancji naturalnych. Dzisiaj się nas rejestruje, tak jak w 30 latach rejestrowano Żydów w Niemczech, za pewien czas się nas eksterminuje, ale dużo upłynie czasu, moi przyjaciele. I my, sprzedawcy bezpośredni, będziemy ostatnimi. Już teraz powinni się martwić ci, którzy emitują reklamy. My funkcjonujemy w relacjach międzyludzkich, my opowiadamy o tych rzeczach i my będziemy ostatnimi, którym skutecznie zabronią kartele, monopole. Handlu naturalną żywnością, naturalnymi substancjami. Suplementować należy się mądrze. Trzeba wybierać te suplementy, które są nam potrzebne. Ich jest mnóstwo, ale panowie nie potrzebują tych, które potrzebują panie. Suplementy trzeba wybierać mądrze, bo jeżeli ktoś wiedziony ceną 7 zł kupi sobie musujące dropsy, bo napisano na nich 1000 mg witaminy C, to uwierzcie mi, nie będzie miał pożytku z tego produktu, bo na tych produktach się nie da zaoszczędzić. Ich cena nie jest w stanie okłamać pozytywnie. Tanie mięso jedzą psy, tanie suplementy są bezwartościowe. Zawierają wypełniacze, zawierają chemię, są oszustwem. Ja myślę, że pierwszy swój zestaw suplementów diety trzeba komponować sobie samemu w drodze obserwacji swojego organizmu, wybierając dobre produkty i powoli, powoli tworzyć sobie własny program suplementacyjny. Ja myślę, że komponując suplementy diety dla Callway, poszukiwałem tych, których mi brakowało. Jestem przekonany, że nasza oferta jest znakomita. Jestem przekonany, że będziemy coraz lepsze produkty do nich wprowadzać. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo efekt działania suplementu nie widać za 3 miesiące. Niektóre tak, ale przeważnie jest to kwestia cierpliwego suplementowania się rok, dwa i dłużej. Ludzie będą pytali, jaka jest gwarancja, że one pomagają. No jak mam czas i chęć, to tłumaczę. Jest to wtedy długi wykład o
dostępności substancji żywieniowych. Jak nie mam czasu, to mówię, że jak pani chce mieć gwarancję, to proszę sobie kupić telewizor. To są bardzo tanie, a nie ode mnie suplementy, bo na telewizor gwarancja będzie na pewno. Ludzie pytają, czym są lepsze jedne suplementy od drugich. I wiecie co? Można mówić długo na ten temat, ale nie mam dzisiaj czasu. Więc przywołam tylko takie słowo jak biodostępność. Biodostępność, bioprzyswajalność. To słowo dopiero będzie robiło karierę. Ono jeszcze nie jest tak mierzalne, jakbyśmy chcieli, dopiero zaczyna być, ale to ona decyduje o jakości suplementów diety, podobnie zresztą o jakości żywności strukturalnej i wszystkich preparatów naturalnych. Od czego zależy biodostępność? W przypadku minerałów najprostsza odpowiedź od chelatacji. Chelaty to jest coś zupełnie innej ligi niż minerały niechelatowane. W przypadku witamin usłyszy się słowo od chiralności, czyli od skrętności, od lewoskrętności, prawoskrętności, co w przypadku niektórych witamin ma znaczenie ogromne. No jest więcej czynników, które wpływają na biodostępność, ale nie mogę o nich dzisiaj mówić, bo muszę podzielić ten webinar na część ogólną i na część szczególną.